Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Stargi. No to oczywiście Skyrim Kijak Challenge. I dzisiaj jesteśmy już po tym, jak udało nam się zdobyć prastary zwój Smok. Zobaczmy może, czy da się go przeczytać. Po czym oczywiście zajmujemy się paroma kwestiami i no, lecimy już pozbyć się Alduina raz na zawsze, prawdopodobnie. I co jest? Okej, okay, czyli trzeba pewnie ten zwój przeczytać tam przy Parturnaksie. Się zobaczy. Wiecie, dla mnie to jednak wszystko nowość, więc no nie wiem co, jak, gdzie. Ale okej. Okay. Mhm. I jesteśmy w wieży tej całej. Jak stąd wyjść teraz? Aha. Czyli, że co? Że nie ma wyjścia? Serio? No gdzieś tu musi być jakieś wajcha czy coś. Cokolwiek. O, jest wajcha, dobra. W takim razie udało się. W tym momencie powinienem iść do Parturnaksa, zajmować się tymi sprawami, no ale obiecałem temu gościowi tam, wiecie, że mu przyniosę ten leksykon, to będę grzeczny i dostanie swoją kosteczkę wiedzy. A nie wiem, czy to jest mądra decyzja, ale niech będzie, że tak. Co by miało być, to niech będzie, nawet jeśli ma nas zabić za to. Okay. Dwemerze po drugiej stronie. Będę wiedział, że zgubiłeś nieznane i wspinasz się na swe głębiny. Dobra, leksykon został zapełniony. Daj to szybko. O, dwemerowie mieli nawet więcej niż Septimus sądził. Odszyfrowanie tego zajmie trochę czasu. Idź sobie, a Septimus znajdzie cię, jeśli będzie jeszcze czegoś potrzebował. I to tyle? Serio? No cóż... W takim wypadku chyba dużo nam nie pozostało, poza tym, że musimy, no... iść napełnić łabadżaka jakimiś nowymi... magiami. Czytajcie, no, kryształy dusz, bo pomału mi się kończą, jak widać. No i po tym wszystkim już tylko... No do Parturnaksa, jak mówiłem, i zająć się tym wszystkim innym. W sumie wiecie co, zaryzykuję sporo, ale niech będzie, że już od razu idziemy. Dobra. Posiadasz Kel, prastary zwój. Tit, Krech, Kalos. Wstęga czasu drży pod jego dotykiem. I tutaj musimy to przeczytać. Niewątpliwie kroczysz ścieżką swego przeznaczenia. Kokan, Akatosz, kości ziemi są do twej dyspozycji. Idź więc. Ty jeszcze gadasz. Wypełnij swe przeznaczenie. Zanieś zwój do załamania czasu. Nie zwlekaj, gdyż nadchodzi Alduin. Nie umkną mu znaki. Tu jest załamanie czasem, dobra. To nareszcie czytamy. Prostery zwój, Smok. A więc dobra. Jesteśmy w przeszłości. Dziś przywrócone zostanie przywództwo Alduina.
Wow. Cenię jednak twą odwagę, Krywot Akryn. Gin na marne. Ciekawy efekt, ale dobra. Za Skyrim! Czyli co, walka z jednym, jeden Nord kontra jeden smok? Nie, przyszła kolejna. No, trochę się zepsuło, ale dobra. Hakonie, wspaniały dzień, do prawdy! Czy potrafisz myśleć o czymś innym poza brukaniem krwią z tego ostrza? A to istnieje coś jeszcze? Bitwa poniżej idzie nie po naszej myśli. Jeśli Alduin nie odpowie na nasze wyzwanie, obawiam się, że wszystko będzie stracone. Za bardzo się przejmujesz, bracie. Zwycięstwo będzie nasze! Dlaczego Alduin się ociąga? Postawiliśmy wszystko na twój plan, starcze. Przyjdzie. Nie zlekceważy naszego nieposłuszeństwa. Dlaczego miałby się nas bać? Nawet teraz. Nieźle go wykrwawiliśmy. Czterech jego krewniaków padło dziś tylko od mego ostrza. Nikt jednak nie stanął jeszcze przeciwko samemu Alduinowi. Galtor, Sori, Birgir. Nie dysponowali smokogrzmotem. Gdy sprowadzimy go na ziemię, przysięgam, że odrąbię mu głowę. Nie rozumiesz. Alduina nie można zabić jak pomniejszego smoka. Jest dla nas zbyt silny. Dlatego właśnie przyniosłem prastary zwój. Heldirze, obiecywaliśmy sobie, że go nie użyjemy. Ja nic nie obiecywałem. A jeśli masz rację, uramy się za dynę, tu i teraz. Wkrótce się przekonamy. Alduin nadchodzi. No dobra, ej, chcę zobaczyć to wszystko. W ogóle taka ciekawa sprawa, bo niby jest magiem, a jednak ma miecz dwuręczny. No i gdzie ten Alduin? No proszę, gro. Nie mam wieczności, żeby czekać tutaj na to wszystko. Aha. Albo coś się zepsuło, albo ja już nie wiem. O, halo, gra. Szybciej. Chyba jest. Albo to znowu jakiś losowy smoczek. A czy kolejny jakiś losowy smoczek. Chociaż może. Widzę, że coś srunie. Czyżby to był on? No. Nie, no zdecydowanie znowu gra się zbugowała. Może? Nie. Nie, no wiecie, naprawdę ja już tego nie rozumiem, ale... Wygląda na to, że złapaliśmy jakiegoś poważniejszego buga. Więc jeśli, powiedzmy, do momentu, w którym będę miał 9 minutę nagrania, się nie pojawi, to zrobię cięcie i spróbuję jakoś naprawić. I w sumie zostało nam już 10 sekund. Nie, dobra, wiecie co? To nie ma najmniejszego sensu. Wczytuję po prostu i zobaczmy, jak to będzie. No, on tu znowu ci gadał. Prastary swój. I zobaczymy. Krech, Kalos. Spokojnie, tym razem nie będę was zmuszał do oglądania tego wszystkiego. Spotkamy się po prostu w momencie, w którym... No, Alduin się już pokaże. Patrzcie, mamy Alduina. Nareszcie. Okej. Co żeście uczynili?
Dziwnie, ma jakieś kilka głosów, tak jakby. Pochłonę wasze dusze, gdy przybędę do Sofngardu. Jeśli dziś zginę, to nie ze strachem. Czujesz? O! Drogi! Widzę to w twoich oczach. Skyrim będzie wolne. Piękna bitwa. To długo jeszcze muszę czekać? No i w ten sposób Alduin dostał do naszych czasów. Dziękuję bardzo, to wszystko. Tak, nie ma już pożeracza światów, oby duchy miały litość nad naszymi duszami. I zwój przestaje działać. Czyli już przyleciał. Dobra, gdzie to jest? Czyli, że co, że gra się już kończy? Czemu nie ląduje? O, jest. Nie mówcie, że on jest taki... Serio? Czy wy to widzicie? Jezu, nie, wiecie co, zdecydowanie za nim. Najmądrzejszy sposób będzie taki, że ja po prostu będę próbował tutaj przeżyć, a smoki niech same się biją. Przed oficjalnym spotkaniem jak nic muszę przygotować więcej rzeczy, które obniżą koszt Łobodżakowi. Przygotować więcej dusz. Zdecydowanie. Tylko, że ja nie mogę. Skończyły mi się ładunki. I odleciał se. Oczywiście. Nie trafiłem. No bez przesady. Nie, chyba będę musiał wczytać zanim to wszystko się stało i wiecie, przygotować Łobodżaka na to wszystko. Nie wiem, czy to cokolwiek pomoże. Halo, krzycz. Dobra. Super. Trafiłem nie tego smoka, którego trzeba. A nie, oba trafiłem. Dobra, trudno. Z pięści tak go nie dobiję, ale... Będzie szybciej. Gdzie wiecie co, nie. Zdecydowanie. Gdzie to jest? Po prostu widzimy się za chwilę, jak już znowu będzie tutaj... No, nasz ulubiony kolega Alduin. Tylko tym razem idę po więcej kryształów i ewentualnie przygotować cały pancerz pod zmniejszenie kosztów. Posiadasz Kel. Prastary swój. Tak więc do zobaczenia za chwilę. Dobra, wiecie co?
Jestem już bardzo gotowy nawet. Pokażę wam, jakie mam kryształy piękne. Ale to nie po to tu, można powiedzieć, was zwołałem. Robię, jak Złotek zwał. Ale coś znacznie lepszego. Otóż chcę stworzyć jak najwięcej i jak najpotężniejsze zaklęcia. Dlatego też za chwilę prawdopodobnie pokażę wam, jak mogę co zrobić. Dobra, już trochę plączę, wybaczcie. Ale dobra, pierwsza sprawa. Wielki klejn dusz. Nie jest problemem dla mnie kupić go, więc okej. Premia do zniszczenia 11%, widzicie? Już teraz. Więc łącznie mogę uzyskać 11. Kolejne 11, kolejne 11. Więc jak na razie mamy na trzech rzeczach 33%. 44, 55. I tyle. Nie ma tego może najlepiej. Ale za chwilę pokażę wam pewien trik, który pomoże z tym bardzo tylko. No to powiem wam wprost, muszę po prostu go podejrzeć. Poznam ten sposób. Ale no niestety nie jestem aż takim mistrzem, więc widzimy się za chwilę, gdy znajdę swoje notatki. Dobra, wiecie co, szukałem wszędzie, gdzie się da. Znalazłem te moje notatki. Niestety nie mam składników. Więc nie będę się bawił tutaj. Konflikt spowodował, cicho. Że ostatnio nikt nie ma czasu poświęcać się swym pasjom. Ja na przykład wolę księgi i magię. Ale kontynuując, niestety no, za dużo roboty, nie będę się tym zajmował teraz. Jedno co mogę powiedzieć, to to, że wykorzystałem pewien bug związany powiedzmy z... W magii jest pewna równowaga. Pokażę z czym zaraz. Się. Patrzcie. No dobra. Jeden bug. O. Tego typu bug, żeby sprzedawać gościowi jego własne rzeczy. Poznam go dzisiaj. I w ten sposób można, patrzcie. Magicznym trafem powielić jego kryształ duszy, ale dobra, mniejsza o to. Chyba, że się nie udało, nie wiem. Ale mniejsza o to. Wiesz co? Jeśli masz zadatki, to dzięki temu do akademii. Dalej mam złoto. Dzisiaj to odkryłem, żeby nie było ten bug, bo już miałem dosyć. Bugów w zimowej twierdzy. A innym bugiem, uwaga, takim, no muszę go tylko trafić, odświeżałem mój ekwipunek. Udało mi się kupić kilka kryształów, tych, jak się nazywa, kryształów dusz, wielkich, mam chyba teraz ze 4. No i niestety, 11 to max, który mogę osiągnąć, więc zobaczmy tylko, jaki teraz mam póki co pierścień. 12. Okej. Okay. To bez zbędnych zabaw. W magii jest pewna równowaga, nie sądzisz? To prosta energia, którą mogą okiełznać posiadający wystarczająco silną wolę i wiedzę. Dajemy to na wszystko, co mogę. Nie jest to może najlepszy wybór. Potem mogę tego żałować, nie ukrywam. No ale niestety, lepiej sobie już nie poradzę. A tak czy jak, tyle ile będę miał dzięki temu tani tego wszystkiego, co... Ucz się dalej, to dopiero początek długiej drogi. Właśnie kontynuując. A patrzę na to, ile po prostu i tak czy jak będę miał już... No zniżki to... Łabaczak powinien starczyć na dużo dłużej. Zbroja ostrzy. I jeszcze... Na coś mogę to zarzucić z tych, co teraz noszę? Oj, widzę, że nie. Co mogłem, to zrobiłem. W takim wypadku w sumie, wiecie co, jak już jesteśmy przy tym, na sytuacji, kiedy łabaczek jednak się skończy. Wiem, że to może być trochę nie w porządku waszym zdaniem czy coś, ale... Delikatne takie wzmocnienie rzucę na moje rękawice ostrzy, żeby móc chociaż tej pięści bić, jak się nie uda. Dobra, teraz pozostała ostatnia rzecz tylko. Nie tutaj, jak zwykle nie trafiłem. Znaleźć srebrny naszyjnik. No i właśnie. Więc tak, 11 plus 12, czyli 23. 34.
45% chyba. Jakby to nie było, na początek moim zdaniem jest to bardzo dobry wynik. Obecne zmagania wojenne, jak reszta tych wszystkich. Oczywiście z czasem jakieś lepsze pancerze sobie może kupię. Chociaż nie wiem, czy będzie już sens, jak w sumie lada moment pokonujemy Alduina. Będzie lepiej w ogóle. No a póki co nie będę narzekał, mamy dużo kryształów, zobaczymy jak to wyjdzie, no więc widzimy się z lada moment już u Alduina. No dobra, starcie numer 2. Nie ten krzyk. Super. Uśniłeś się, Alduinie. Nowakinie. No dobra, wróciłem do mównicy oczywiście woli. Jeżeli go znam. Oczywiście, że znam. Tylko jeszcze krzyczeć nie mogę, bo zły krzyk na początku zrobiłem. Trafiłem? Oczywiście, że nie. Czemu miałbym trafić? Dobra, zaraz może trafię. I zobaczymy jak pójdzie tym razem. Dobra, trafiony. Chociaż tyle. Dobra. Jak widzicie, póki co jest dobrze. To jest gdzie jest Alduin? Gdzie on jest? Myślę, że jak na razie to starcie takie trochę meh. Nawet nie widzę, gdzie jest mój przeciwnik. O Jezus. Prawie trafiłem jeszcze w swojego pomocnika. Nie, wiecie co, trochę chaotyczne i moim zdaniem mogli to lepiej rozwiązać. Niż to, że on po prostu sobie lata i musisz co chwilę krzyczeć w niego. Albo słabo widać. No i jeśli trafisz, to może go potem przez chwilę bić, jeśli nie, to nie. No to znowu. Tym razem mam większe szanse przez to, że naładowałem go i w sumie tylko połowę energii mi zużywa. Dlaczego gdybym stop krzyczał, to on będzie wiecznie na ziemi? To bez różnicy. Ważniejsze jest to, że w sumie sobie radzę jak na razie. Tak, tak, tak. Pożysz mą duszę w Sovngardzie. Nie, no patrz, no... Też bym aż tak zlamił. Nie, na szczęście mam parę mikstur. Czyli jednak zaklęcia się okazały słuszne. I uwaga, uwaga, czyżbyśmy pokonaliśmy go? Czyżby? I se uciekł. Super. To ja się tak natrudziłem, nabagowałem trochę, nazbieram kryształów dusz. Tylko po to, żeby on se uciekł. No cóż. Arturnax, muszę z nim pogadać.
Wytłumacz, co tu się stanęło? Lot Krongrach. Zaprawdę posiadasz głos dowów. To zwycięstwo da do myślenia sojusznikom Alduina. I co, i tyle? Nili Vrahin Moro. Faktycznie to nie było pełne zwycięstwo. Ale nawet starożytni herosi nie byliby w stanie pokonać Alduina w otwartym boju. Alduin zawsze wykazywał się pachluk, arogancją władcy. Usnahgar-par dominację uznał za swój przywilej, wynikający z urodzenia. Super. To powinno wstrząsnąć lojalnością służących mu dowów. Okej, przynajmniej tyle. Musi się dowiedzieć, tak. Gdzie on uciekł. Proszę. Jeden z jego sojuszników mógłby powiedzieć, że to nie będzie się długo trwało. Nam to wyjawić. Motmahus. Nie będzie jednak łatwo nakłonić jednego z nich do zdrady. Super. Może Hovkaseyun, pałac w Białej Grani, smocza przystań. Zbudowano ją, by więzić tam schwytanego dowę. Aha. Idealne miejsce do zastawienia pułapki na jednego z sojuszników Alduina. Czyż nie? Okej. Okay. Jarl Białej Grani, możesz mieć inne zdanie. Tak. Lecz twoje Suun jest silne. Nie wątpię, że zdołasz go do tego przekonać. Ciekawe. Jesteśmy z tym siwobrodych, czyli nie przychodzą tu na szkolenie? Muszę to spytać. Od wieków już nauczam drogi głosu. A tu jeszcze dłużej. Nie, Dovahkiinie. Inni już nie przychodzą, powiedzę, Saran. Jesteś pierwszą osobą od ponad 100 lat. Wow, ciekawa sprawa, ale dobra. Rozmyślam nad Rotmulaag, słowami mocy. Uczę, jak ich używać. To mi wystarcza. Okej. Wiedza nad słowami. O słowie jak? Mocy to przyjęcie jego znaczenia. Zastanów się nad znaczeniem Rotmulaag. Gdy wypełni cię ono na wskroś, dane słowo stanie ci się bliższe. Ej, ciekawa sprawa. Czy będę cię uczył, Dovahkiinie? Które słowo cię wzywa? Są 3 do zgłębienia. Fus, Faim i Yol. Noctum. Na obecny moment muszę wam powiedzieć tylko tyle. Pogadamy z tym Jarlem, po czym kończymy przygodę, bo widzę, że już prawie 30 minut. Ale po prostu chciałbym zrobić coś więcej niż tylko spotkanie z Alduinem na cały odcinek tak naprawdę. No i jakieś tam mizerne, nieudane udawanie, że zaklinam coś porządnie. No dobra. Jest Jarl Baldur. Bogowie czuwają nad tobą podczas bitew. Czego ci trzeba? Potrzebuję twojej pomocy. Muszę uwięzić smoka w twoim chyba pałacu. Chyba cię źle usłyszałem. Myślałem, że prosisz o pomoc w uwięzieniu smoka w moim pałacu. Wiesz, gdyby to nie było ważne, taka prośba w ogóle by nie padła. Przykro mi, ale nie mogę tego zrobić. Będziemy po prostu musieli się bić do ostatnich sił.
Czyli że co? Prosisz, nie mogę z nim pogadać? Chcesz, żebym wpuścił smoka w samo serce miasta? Kiedy wojna puka do mych bram? Jedyny smok inny sposób. Zbyt duże ryzyko. Zgrzenie jest większe niż ci się wydaje. Alduin powrócił. Alduin? Pożeracz światów? Ale jak mamy z nim walczyć? Czy jego powrót nie oznacza kresu dziejów? Jestem smoczym dziecięciem. Moim przeznaczeniem jest go powstrzymać. Nie mam o tym pojęcia, ale słyszałem, że wzywają cię siwobrodzi. Mnie to wystarczy. Co to za brednie o więzieniu smoka w moim pałacu? To jedyny sposób, by odnaleźć Anduina, zanim będzie za późno. Smocze dziecię, chcę ci pomóc i pomogę. Najpierw jednak potrzebuję pomocy od ciebie. Ulfric i generał Tullius tylko czekają na moje potknięcie. Myślisz, że będę bezczynnie czekać, aż smok wyrżnie moich ludzi i spali miasto na popiół? Nie. Nie osłabię miasta, kiedy zagrażają nam wrogie wojska. Przykro mi. A gdyby nie trzeba było przyjmować się atakiem wroga? W takim razie chętnie pomogę zrealizować twój szalony plan schwytania smoka. Lecz przekonanie obu stron do zawieszenia broni będzie w tej chwili bardzo trudne. Zgorzknienie ogarnęło ich zbyt głęboko. Może. Co z siwobrodymi? Wszyscy Nordowie ich szanują. Wysoki Hrodgar to neutralne terytorium. Gdyby siwobrodzi zgodzili się poprowadzić radę pokojową, to może Ulfric i Tullius by posłuchali. A więc okej. Porozmawiam z Arngeimem, Ergeirmem, czy tak, na temat zwołania Rady Pokoju. Może uda ci się powstrzymać smoki i przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę. Tak więc... wybacz, mam całe miasto na głowie. No więc cóż, nawet nie wiem, co mam wam powiedzieć o tym. W następnym odcinku zobaczymy, jak się to potoczy, rzecz jasna. W międzyczasie powiem wam tyle, więc już nie będę bugował gry, nawet nie mam po co. Tak więc zobaczymy tylko, czy ma jakieś ciekawości. Czary i zaklęcia dla wszystkich, którzy potrafią z nich zrobić użytek. Dobra, jak już jestem, to jak wezmę na zapas duszę, bo kto wie, może jeszcze jakieś zaklęcia fajne by robić czy coś. Niestety nie ma tu nic ciekawego. Wiesz co? Jeśli masz. Dobra, cicho. Ale tak czy jak udało się zrobić, co miałem zrobić. Okazuje się, że gra jest dłuższa niż myślałem, przynajmniej jeśli chodzi o wątek główny. Robię kolejnego zapisa, no i to tyle. Do zobaczenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.